W tym filmie zajmiemy się rysowaniem prostych, prostych o zadanym równaniu, poprzez znalezienie punktów przecięcia danej prostej z osiami układów współrzędnych. No bo wiemy, że w ogólności, jak mam prostą, chcę ją narysować, to wystarczy, że znajdę dwa punkty, przez które ta prosta przechodzi. Wystarczy dwa punkty, znaleźć jakiekolwiek dwa punkty różne, przez które przechodzi ta prosta. No bo inaczej mówiąc, jak mam dwa punkty, to jest tylko jedna prosta, która przez nie przychodzi, więc wystarczy znaleźć te punkty na płaszczyźnie, przyłożyć do nich linijkę i narysować tę prostą. No i jako te dwa punkty można na przykład wziąć, i właśnie to będziemy tutaj robić, punkty przecięcia, punkty przecięcia z osiami układów współrzędnych, z osiami X i Y. Na ogół są dwa takie punkty. Jeden punkt, w którym prosta przecina oś x, a drugi punkt, w którym prosta przecina oś y. Może się to, czasami tak zdarzyć, że te punkty się pokrywają, no, mianowicie wtedy, kiedy prosta przechodzi przez początek układów współrzędnych. Wtedy przecina obie osie w tym samym punkcie. No ale poza tym jednym szczególnym przypadkiem, takie punkty będziemy mieli dwa i możemy przez nie przeprowadzić prostą. Najlepiej będzie chyba, jak zrobię to na przykładzie. Weźmy sobie przykład A. Czyli mamy. Prostą o równaniu y równa się 2x dodać 3. No i zastanówmy się najpierw, co będzie, jak do tego równania wstawię x równe 0. A jaki sens ma wstawianie x równego 0? No jak wstawię x równe 0, to będę szukał takich punktów, które leżą na osi y. Wszystkie punkty, które leżą na osi y mają współrzędną x równą 0. Więc jeżeli wstawię x równe 0 do tego równania, to znajdę punkt przecięcia mojej prostej z osią y. No to zobaczmy, jaki to będzie punkt. Czyli stawiam tutaj x równe 0, czyli mam równanie. Wtedy y równa się 2 razy 0, dodać 3. No czyli y równa się 3 po prostu. Czyli wiem, że moja prosta z punktu A przecina oś y w punkcie o współrzędnych 0 i 3. To jest punkt przecięcia. Przecięcia z osią y. Mogę go zaznaczyć tutaj na wykresie od razu, czyli ta moja prosta będzie przecinała oś y w punkcie 0,3, czyli to będzie tutaj. No dobrze, a jak wstawię y równe 0, to co wtedy? To wtedy dostanę równanie 0 równa się 2x dodać 3. No i w ten sposób znajdę punkt przecięcia z osią X. No bo punkty, które leżą na osi X mają współrzędną Y równą 0. Więc jak wstawię Y równe 0 do równania mojej prostej, to dostanę współrzędną X punktu przecięcia prostej z osią X. Czyli rozwiążę to równanie Teraz mogę od obu stron odjąć 3, żeby tutaj sobie... Zredukować tę trójkę z tej strony. Teraz mogę obie strony podzielić przez 2 i będę miał minus 3 podzielone przez 2. To się równa x. Czyli x jest równe minus 3 drugie. Czyli punkt przecięcia z osią y będzie miał współrzędne minus 3 drugie. To jest współrzędna x. I 0. To jest współrzędna y. Czyli to jest przecięcie z osią x. Minus 3 drugie i 0. Minus 3 drugie to będzie gdzieś tutaj. No i mogę narysować tę prostą. Czyli startuję z tego punktu. Mam tutaj takie narzędzie do rysowania prostych, które teraz wykorzystam. Próbuję znaleźć taką prostą, tak, tę prostą ustawić, żeby przychodziła przez ten drugi punkt. No i to będzie pewnie jakoś tak. O, za daleko tam chciałem sięgnąć. No, mógłbym również wystartować z tego punktu i pociągnąć tutaj w dół w lewą stronę ta prosta by wyglądała wtedy jakoś tak no przez dwa punkty narysowałem prostą no, jak rysujemy na kartce to po prostu przykładamy linijkę i rysujemy prostą przez te dwa punkty więc to jest prosta z punktu A tu jest jej przecięcie z osią y tutaj jest przecięcie z osią x współrzędne tych punktów tutaj znalazłem rozwiązując odpowiednie równania no dobrze, zróbmy teraz punkt B. Zajmijmy się punktem B. Weźmy równanie 6 razy x odjąć 1 równa się 2 razy y plus 3. No i teraz znowu zacznę od wstawienia x równego 0 do tego równania. Wtedy będę miał po lewej stronie 6 razy 0 odjąć 1 równa się 2. Y tu od razu sobie wymnożę, dodać 6. Czyli tutaj mam 6 razy minus 1 to jest minus 6 równa się 2y dodać 6. Mogę teraz odjąć 6 od obu stron tego równania, wtedy będę miał po lewej stronie minus 12 równa się 2y. Jak podzielę obie strony przez 2, to będę miał, że minus 6 równa się y. Czyli współrzędna y przecięcia tej prostej z osią y jest równa minus 6, a więc ten punkt przecięcia ma współrzędne 0, bo x jest równe 0 i minus 6. To jest punkt przecięcia z osią, z osią Y. Mogę zaznaczyć tutaj od razu ten punkt. Czyli muszę tu o 6 jednostek w dół pojechać. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu będzie punkt przecięcia z osią Y. No a punkt przecięcia z osią X znajdę wstawiając Y równa się 0 do tego równania. Czyli wtedy będę miał tak. Po lewej stronie 6X odjąć 1 równa się 2 razy 0 dodać 3 czyli 6x odjąć 6 równa się 2 razy 3 to będzie po prostu 6 teraz dodam 6 do obu stron tego równania w ten sposób mam równanie 6x równa się 12 podzielę obie strony przez 6 i mam x równa się 2 czyli współrzędne przecięcia z osią x są takie, że to jest 2 i 0, no y musi być równe 0 to jest ten drugi punkt i jego zaznaczę tutaj czyli to będzie 2 i 0, Czyli ten punkt znajdzie się tu. No i teraz mogę narysować prostą, która przychodzi przez te punkty. Czyli jak wystartuję stąd. Gdzieś tutaj mam trafić, to ta prosta będzie wyglądała. Jakoś tak. No, mogę ją przedłużyć w drugą stronę. Jeśli rysuję linijką, to w jakim sensie jest łatwiej, bo można od razu całą prostą narysować. A ja tutaj muszę trochę rysować to na raty. O. No i mam prostą z punktu B. No teraz zrobię następny przykład. Może wezmę od razu punkt D. Punkt C rozwiąż sobie samodzielnie. Punkt D jeszcze teraz zrobię szybko. Tu sobie przesunę. Może na dole trochę miejsca będzie. Bo to jest akurat bardzo proste. Jak wstawię x równe 0, to mam równanie. Y równa się 8. Jak wstawię y równe 0 do tego równania, no to wtedy mam, że x równa się 8. Czyli punkt przecięcia z osią y ma współrzędne, tak jak tu jest napisane, 0 i 8, a punkt przecięcia z osią x ma współrzędne 8, 0. Mogę te punkty zaznaczyć tutaj szybko, czyli to będzie tak. 0 i 8 to będzie tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do góry. 8 i 0 to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w prawo. No i mogę narysować prostą. Czyli startując stąd, z tego punktu. O, no, jakoś tak ta prosta będzie wyglądała. Mogę ją przedłużyć też w drugą stronę. Proszę. No i mam. Trzy proste, tak jak mówiłem, punkt C zostawiam do samodzielnego rozwiązania. Teraz zrobimy sobie szybko jeszcze jedno zadanie. W sklepie spożywczym banany kosztują 5 zł za kilogram, a jabłka 3 zł za kilogram. A ja mam 30 zł do wydania na banany i jabłka. Narysuj wykres obrazujący, jakie kombinacje ilości obu owoców mogę kupić wydając dokładnie 30 zł. No dobrze. To powiedzmy, że tutaj sobie oznaczymy od razu osie. Która oś to będzie oś bananów, a która to będzie oś jabłek, czyli powiedzmy, że banany B to będzie ilość bananów i banany sobie zaznaczymy na poziomej osi, czyli tutaj będzie oś B, a J to będzie ilość jabłek. Ilość jabłek. Obie te ilości są w kilogramach. No, i oś J będzie tutaj pionowa. Tak sobie wybiorę. Czyli tutaj mam ilość bananów, to mamy ilość jabłek. I każdy punkt na płaszczyźnie wtedy odpowiada pewnej ilości bananów i jabłek. A teraz zastanówmy się, jakie są dopuszczalne ilości przy tym ograniczeniu, że mogę wydać dokładnie 30 zł. Skoro tak, to będę miał takie równanie. Banany kosztują 5 zł za kilogram. Czyli 5 zł razy B dodać. Jabłka są po 3 zł za kilogram, czyli 3 zł razy ilość jabłek, to ma dać mi w sumie 30 zł. Więc takie mam ograniczenie. No i to jest równanie pewnej prostej na płaszczyźnie, którą tu mam. Na płaszczyźnie, gdzie jedna oś to jest oś bananów, druga to jest oś jabłek. No i narysujemy sobie teraz wykres tej prostej, właśnie w taki sposób, że znajdziemy. Punkty przecięcia tej prostej z osiami układów współrzędnych. Zaczniemy może od tego, kiedy B jest równe 0. Jak B jest równe 0, no to wstawię to do tego równania. Mam 0, dodać 3J równa się 30. Czyli jak bananów mam 0, no to ile mogę mieć wtedy jabłek? Ile mogę kupić jabłek? 3J równa się 30, podzielę obie strony przez 3, czyli J jest równe 10. Czyli jak kupię 0 bananów, to mogę kupić. 10 kilo jabłek. No, a jeżeli kupię 0 jabłek, to ile wtedy mogę kupić bananów? No, wstawiam teraz zamiast tego 0 do tego równania, czyli mam 5 razy b, dodać 0 równa się 30, czyli 5b równa się 30, podzielić obie strony przez 5b będzie równe 6. Czyli wtedy, kiedy Kupuję 0 jabłek, to muszę, mogę kupić 6 kilo bananów. No to zaznaczymy teraz te, te punkty tutaj na naszym układzie współrzędnych, czyli tutaj mam punkt o współrzędnych B równe 6, a J równe 0. I to jest ten punkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 to jest taki punkt, kiedy mam maksymalną ilość bananów i 0 jabłek, a ten drugi punkt ma współrzędne tutaj. B jest równe 0, a J jest równe 10. Czyli to jest taki punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, on będzie aż tutaj. Prawie nam będzie wychodził poza układ współrzędnych. No i teraz przez te punkty mogę przeprowadzić prostą. Tu akurat w tym wypadku nie ma sensu z tą prostą wychodzić poza pierwszą ćwiartkę, no bo Mogę kupić tylko dodatnią ilość bananów i jabłek. No i ta prosta będzie wyglądała tak. Z tego punktu ona wystartuje. I skończy się w tym punkcie. No i teraz widzimy, że każdy z punktów na tej prostej od odpowiada innej kombinacji bananów i jabłek. Tutaj mam taki punkt, gdzie mam 6 kg bananów i 0 kilo jabłek, a tutaj mam. Drugą, drugi koniec skali, kiedy mam 0 bananów i 10 kilo jabłek. Jak na przykład wezmę sobie ten punkt, no to tutaj kupię w tym punkcie, to ja kupię 3 kilo bananów, a jabłek kupię wtedy 5 kilo. Jakbym wziął jakiś punkt tutaj, no to tu kupię powiedzmy 2 kilo jabłek, ale za to bananów kupię 1, 2, 3, 4, 4 i prawie 5 kilo bananów. 4, 6, 7 kg bananów. Czyli znalazłem wszystkie kombinacje ilości obowoców, które mogę kupić. No i przedstawiłem je tutaj na wykresie w postaci wykresu takiej funkcji liniowej.